No hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy, a to kolejny odcinek z gry, jaką jest Sonic Frontiers. Jeżeli dobrze bawicie się podczas tej serii, to standardowo pamiętajcie o tym, żeby strzelić lajka. Natomiast ja już dzisiaj zamierzam, słuchajcie, zmierzać w kierunku ostatniej z wież i mam nadzieję, że się udam. Znaczy ostatniej, przepraszam, przedostatniej, no bo jednej jeszcze nie zrobiłem tak do końca jak chciałem, ale liczę, że uda się, obym. Dobra, tak poszedłem trochę na skróty. No, zobaczymy. O, bo tu jest jakieś jeziorko ogólnie. Na jeziorkach trzeba uważać, zawsze wiecie. Sonic nie lubi wody, pamiętajcie. Może i jakoś tam pływa, ale średnio, więc lepiej go nie utopić. Ale tak, mamy tutaj jeziorko. Dobrze, bardzo dobrze. Jest wieżyczka. Pytanie tylko, w jaki sposób... mam się do niej dostać. O, jakie ładne kwiatuszki tutaj rosną na wzniesieniu. No bardzo ładnie, bardzo ładnie. Natomiast... gdzie tu jest jakiś taki, nie wiem, moment rozpoczynający. Dobra, już widzę. Już nam się zaczęło z takim może i opóźnieniem, ale jednak wczytywać. Dobra, tak jest, jesteśmy tutaj, na górę. Nie! Dobra, to było takie słabe. Jeszcze mogłem się uratować i to zepsułem. Przynajmniej dzionek się robi, trochę jaśniej będzie. I dobrze, bo ile można w tych ciemnościach tak właściwie siedzieć. Dobra, okej. Jakoś idzie, jako tako, ale jednak. Dobra, oho. Świetnie. Ło, dobra, aha, kolce. Więc tak się bawimy. Nie. Dobra, jestem zażenowany tym, co się stało. Znowu spadłem. Dobra, póki nie, już widzę, że to nie będzie jedna z tych wieżyczek, które będę miło wspominał. O, ale już coś odblokowałem, jakieś szybsze przejście, dobra. No, i może być. Ej, a mógłbym właśnie tak sobie przechodzić? Dobra, Sonic. Tak jakbym cię mógł prosić, nie spadnij mi. Dobra, ładna bojowa muzyczka dająca nadzieję. Mówiąca, wszystko będzie dobrze. Dobrze, spoko. Nie, chyba żartujecie. No to już są żarty. To już są drobne żarty. Jakim cudem ja się tego nie złapałem, ja się pytam. Jakim cudem? Nie wiem. Dobra, cudownie. Nie mogę używać przyspieszenia. Pamiętajcie, nie mogę używać przyspieszenia. Niby proste i oczywiste, ale to mnie gubi. To mnie gubi. Za szybko chcę. Za szybki, za wściekły niebieski jeżyk jest. Dobra, tak jest. Mamy to. Dobra, teraz tego nie zepsuj. Proszę cię. Dobra. Jako tako poszło. Bardzo dobrze. Ale, o dobra, jest, już skrót mamy, tak jakby, wiecie, to jest super. To jest bardzo ważne. Okej. Jeszcze przynajmniej przydałoby się jakiś jeden skrót ogarnąć. Oj. Dobra, tak trochę możesz przyspieszyć, ale tak nie do końca. Jeszcze troszeczkę. Dobra, świetnie. Okej, idziemy raz w dół, raz w górę, czyli standardową. Dobra, potrzebuję czegoś, co mi... wiecie, tutaj tak da tą deskę ratunkową, tak na wszelki wypadek. No żartujecie, dobra, okej. Nie no, masakra jakaś. No i teraz przesadziłem, ja wiedziałem, że to albo w jedną, albo w drugą stronę zadziała, dobra. Ej, ale to jest strasznie ciężkie do ogarnięcia, wiecie, kiedy... Dobra, stój! Uff. Masakra, straszne to miejsce, zaprawdę straszne. Dobra, świetnie. Teraz tylko się źle nie wybić, bo to też może mieć bardzo złe skutki. Dobra. Jesteśmy już naprawdę wysoko. Ale ja tutaj nie widziałem nigdzie, wiecie. Okej. Nie! Dobra. Uratowałem się. Chyba tutaj muszę spaść. No. Na to wygląda. Chyba wszystko idzie zgodnie z moim... planem. O ile można powiedzieć, że ja tutaj mam coś takiego jak plan. Świetnie. Ależ tutaj monet wleciało. Dobra, mamy to, słuchajcie, mamy to. Przy okazji odblokowałem dróżkę na powrotną.
No i pytanie, co tym razem? No i szkoda, że będę musiał się naprawdę sporo wracać, no ale okej. Wrócimy się, no nic. Chcę dowiedzieć się, co się więcej wydarzyło, kiedy już dowiedzieli się, że ich stary wróg, kimkolwiek on był, ponownie zaatakował. Chaos Gem Giant Garkin Quine Debut, Hurentai. Indo Blue, Dwin Slake, Zwei Chaos, Toyu Zain, Schweiste. Hoa Shudu, Minga Jure. Okej, czyli tytani zostali stworzeni po to, by pokonać ich starego wroga, który zniszczył ich planetę. Okej, ma to sens jak najbardziej. Dobra, chodźmy tutaj. No muszę się niestety wrócić, no bywa, szkoda, bardzo szkoda, że nie zrobiłem tego za pierwszym razem, no ale jak to się mówi, za błędy się płaci. Dobra, i gdzie tu jest nutka? No tutaj nutka jest prosta i oczywista. Reach for the stars. Kurczę, ale tutaj jest, widzicie, to jest w wodzie. Czy ja ogarnę pływanie? Już nie pamiętam, jak się pływało. Dobra, jak sobie zaznaczę, gdzie to jest, bo to jest mniej więcej tam. Okej, ale jak się pływało? A może tutaj trzeba po tych, wiecie, po tych ruinach jakoś specjalnie przechodzić? Możliwe, może tak być, może tak się okazać. Ale nie, wiecie co, jakoś okej, bo jak tutaj pójdę, to sobie znowu znacznie wydłużę dróżkę. Może jeszcze po to będzie okazja się wrócić, nie wiem, być może. Póki co zamiast tego chciałbym się przemieścić, no właśnie, no to jest wszystko tak, ta kraina jest stworzona na takiej zasadzie, żeby robić wszystko po kolei. Jedna wieża naprowadza was na kolejną, tak jakby od razu wyrzuca was w jej okolice. No ja można powiedzieć, że zrobiłem troszkę po swojemu, jak ja to zawsze czynię, więc nie powinno to dziwić. Dobra, tam jest widoczna ostatnia wieża, która jeszcze się rusza. Cała reszta jest już wstrzymana na całe szczęście. Dobra, Sonic, odpocznij sobie. Ty tak ledwie dychasz, więc cud, że jakoś jeszcze żyjesz. Okej, tutaj mamy... Tak, tutaj nie spadajmy, absolutnie nie. Bo tu będzie problem z wyjściem. Natomiast lecimy tędy. Jejku, jak to jest daleko. A potem się okaże pewnie, że i tak będę musiał się dostać w jakieś miejsce, które jest gdzieś tutaj stąd, skąd wracam teraz. No, bardzo prawdopodobne. Zobaczymy. Ale no dobra, dobra. No już nie jest aż tak daleko. Widzimy ją coraz lepiej, tą wieżyczkę. No i ja po prostu mam nadzieję, że tym razem nie sprawi mi problemu przeskakiwaniem. Bo to jest proste. To musi być proste. Nie może być inaczej. Ja w to nie wierzę. Ale no po prostu coś nie idzie. Ja mówię, no czasami tak jest we wszystkim. Próbujecie coś zrobić wielokrotnie, nie wychodzi. Najlepsza, pamiętajcie, zasada, odpuścić na chwilę. Zrobić coś innego. Tak w sensie, wiecie, odpuścić, no nie na stałe oczywiście, tylko tak na chwilkę. Oho, dobra, widzę, że się przemieściłem, ale nie do końca tu, gdzie chciałem. Tu jakiś w ogóle potok sobie płynie. Okej, dam radę przeskoczyć tędy. Nie, wiecie co, ja to już będę jakimiś najbezpieczniejszymi przejściami się kierował, żeby nic nie zepsuć. Dobra. Tu już raczej pospadać nie powinienem gdzie. Ale się zrobiło mokro. Pada deszczyk, pada. Dobra, Sonic. Jezu, jak to daleko! Wydaje się, że jesteśmy już u celu, a tutaj nie. Jeszcze sporo przed nami. No dobra, spokojnie. Gdzie ta wieża? No dobra, już widać jej podstawę. To jest bardzo dobry znak, no bo to jest ta wieża. No tak, to nie tam, ta kolejna, tylko tam. Na to wychodzi. Chyba. Dobra, jesteśmy u celu. Dobra, na górę. Tutaj. Tak jest, tutaj. Bardzo dobrze. No nie wierzę. Jak to mnie, słuchajcie, wkurza. No mówcie co chcecie. Różne dziwne miejsca ogarniałem, ale no wyskok z tego jest masakrycznie bezsensowny. No i znowu wyskoczyłem źle.
niemożliwe, po prostu impossible. Dobra, udało się zahaczyć o to przynajmniej. Nie no, ja muszę jakieś tutaj, jak nie wiem, będę robić coś takiego, słuchajcie. Nie wiem, chcę to jakoś... Chcę tu dobrze przeskoczyć, ja naprawdę nie chcę tak wiele. To jest tak proste, wydaje się być, to się wydaje proste. Ja wiem, że to się wydaje, ale to nie jest proste. Na pewno nie ma innej ścieżki, którą mogłem zrobić? No czekajcie, a jak... O! Dziękuję! Ojojojojoj! Aha! Okej, dobra, jakby wszystko zaczynam powoli... Dobra, bardzo powoli kumać. Jakoś przeskoczyłem, dobra. Ale no, no właśnie, no wa... Uj. Dobra, najgorsza wieża, pamiętajcie. Druga wieża, najgorsza wieża. Przynajmniej w moim skromnym odczuciu. Masakra. Dobra, 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 bo teraz też oczywiście cofnąłem, że muszę jeszcze sobie po staremu poprzechodzić. A jakże, a jakże. Nie, tam też trzeba się wybić po prostu odpowiednio. Też trzeba tak to zrobić, no ale... Ja sobie tylko utrudniam życie, niestety. Dobra, to powinno być już za chwilę, chyba. Prawda? Ano jest. No. Najgorsze, nie. To jest dla mnie, to jest, słuchajcie, czasami są takie proste rzeczy, są niemożliwe do zrobienia. To jest... To jest prawdziwe. Dobra, nie, no ja się muszę dobrze... Dobra, udało się. I teraz tak, tutaj też trzeba się wybić, masakra. Ale ja się wybijam. Ej, tam było się, tam chyba się trzeba było czegoś złapać, cholera. No teraz to już wierzę, słuchajcie, że to się musi udać. No nie ma innej opcji. Tak naprawdę, żeby się to nie udało. No, no sorry. Sorry, sorry, sorry. Dobra, dawaj Sonic, ja w ciebie kumpel wierzę. Dobra, jest okej. Tutaj ładnie w górę, tak jest, dobrze. Okej, okay. Ło! Kurczę, wybiło mnie. Dobra, ale wróciłem na całe szczęście, prawdopodobnie na właściwe tory. Okej, okay. Jest dobrze, jest bardzo dobrze. Zasuwaj dalej. Raz i dwa, dobra, okej. Okay. Dobra, 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 uważać, uważać tutaj i to bardzo. Zasuwaj. Mamy to, słuchajcie, nie wierzę, jest ta wieża w końcu zrobiona, radość niesamowita, ostatnia wieża. Mam nadzieję, że już poznamy całą historię tego, co tu się wydarzyło, no bo wiemy, że niestety skończyło się to wszystko tragicznie, to wiemy, ale musimy dowiedzieć się więcej. Ah!
Okej. To jest ukończone, ale dzieje się coś bardzo złego z Sonikiem. Sonic,そんな。僕たちを解放するためにサイバーエネルギーを吸収しすぎた。そんなに？僕らと逆、魂が電脳の虜に。 とうとうくたばりよったか。願わくばわしの手で葬りたかったかの。ドクター、なぜここに？どうして？お前がぐずぐずしとるから自力で出たわ。ダメ、ここにいてはダメです。演算の結果をドクターまで覆そうとするのですか？命令するのか？ わが願望が成就する約束の時は近い。この地に束縛されし半身よ。我が存在は早急の彼方にあり。 誰じゃお前は。 この古代の超科学は全てわしのものじゃ。 ついに始まろうとしている。どうして？ どうして？ 私が繰り返した自称演算は何だったの？ 諦めるな！諦めるな！諦めるな！諦めるな！ そうだ、僕らの電脳に囚われている体を使ってソニックの魂を連れ戻す！ やるわ、ソニックのためなら！ やってやるぜ！ ソニック、僕にしかできないやり方で君を救うんだ。まだ素敵なレディーになった私を見てないじゃない。これで貸し借りなしだぜ。<笑>そうか、そうだったのか。 ありがとう、みんな。しぶといやつめ。条件更新、再演算、違う。ここに答えはありません。彼の未知の可能性にかけましょう。いやじゃ。お願いです。 ソニックよ、お前をエッグマン帝国の一員として認める。よいか、これは同盟ではないぞ。はいはい、エッグマン司令殿。うん、セジ、奴がスーパー化するのを手伝うぞ。ソニックはトロイからの。なんだって？行きましょう。 No proszę, zjednoczenie przyjaciół nastąpiło, które uratowało Sonika. No gdyby nie to, niewiele by zrobił. Zbierz z portali klucze do skarbca. Dobrze, ale jestem teraz na Ouranus Island. Kompletnie nie wiem, nie wiem co gdzie jest. Dobra, tutaj coś mamy już od razu do znalezienia. Dobra, 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 dobra. Trzeba się troszkę rozejrzeć. Coś tu mamy. A cóż to takiego? O! Te jak wyszły. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo kiedy. Okej, dobra, spoko. Natomiast no musimy znaleźć cokolwiek, co nam chociaż troszeczkę odblokuje tutaj obszar. Dobra, 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 tutaj coś mamy. A mówiąc coś mamy klucz. Dobra, może być, nada się. I tutaj mamy zadanie. I co mam po prostu... obstawiam, że muszę po prostu przeskakiwać po nich wszystkich. Nie spadając oczywiście. Dobra, wydaje się to być proste i oczywiste. Ale spoko. Dobrze. I jest jeszcze jedno. I mamy to.
Dobra, ale takiego wyzwania nie było. Fajnie, że jakieś nowości są też wprowadzane. Bardzo dobrze, zaraz zobaczymy, jak wielki jest ten świat tak właściwie. Znaczy, no zobaczymy lub nie zobaczymy. Dobra, coś tam widzimy więcej. Jest jakaś wieżyczka też ogarnięta. Dobra, ja myślę, że od razu fajnie byłoby no, zobaczyć trochę, jak się to ten obszar prezentuje. Kurczę, on może być też całkiem sporym. Natomiast to jest ostatni dostępny świat tak naprawdę. Więc zobaczymy, co nas tutaj czeka. I ciekawe, w formie czego będą te pamiątki do zdobycia. Ojej, 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 ojej. No i po co ja korzystałem z tego? Powiedzcie mi, po co? Ja nie wiem, ja nie wiem, ja nie wiem. Okej, można było tam przejść w zdecydowanie łatwiejszy i prostszy sposób. Dobra, no nic. O nie, te są też tutaj. No idźcie mi. Nie chcę was widzieć, nie chcę was widzieć. Ja chcę trochę poznać mapę. Tam mamy pierwszą wieżyczkę, jasne. Zajmiemy się nią, natomiast samo zdobywanie kluczy i takie tam, to wiecie, no wszystko na spokojnie. W pierwszej kolejności lepiej byłoby trochę poznać ten obszar, dowiedzieć się, jacy przeciwnicy są tutaj dostępni. No i bardziej, znowu mamy taki bardziej zielony obszar i dobrze. Dobrze, bo mówię, zbyt dużo czasu spędziłem w światach, w których tej zieleni za bardzo nie było. No i co tu jest do zrobienia? Co tu jest do zrobienia? Co ja mam tutaj zrobić niby? No, co jest? Złap spadające kule? Lol. Dobra, tego to nie było. Dobra, coraz nowsze. Coraz ciekawsze. Dobra, no spadają kule. A gdzie ona spada? Oj! Udało się? Chyba to zepsułem. Dobra, no jakoś tak nie trafiłem po prostu pod odpowiednim kątem. Dobra. Jeszcze raz. No dawaj. Gdzie ona jest? Ej, gdzie ona jest? Kurczę, one spadły. Dobra, one... Nie, okej, okay, brawo. Brawo, ale to jest perspektywa, jest jakaś taka kompletnie do niczego. Nie widać od razu, gdzie one spadają. Wiecie, kamera jest w ogóle ustawiona w jakieś... zupełnie inne miejsce. Dobra, no pokazuje mi, gdzie spadnie. Udało się. Okej, okay, wystarczyło jedną spadającą kulę złapać. Okej. Okay. Dobra, to było proste. Myślałem, że tych kul będzie spadać nie wiadomo ile. No ale jedna to może być... O, koko! O, jest już szmaragd też dostępny? Od razu, tak od ręki? Wątpliwe. Bardzo wątpliwe, żeby tak sobie był od razu dostępny. Natomiast te nasi przyjaciele koko, fajnie byłoby ich oczywiście spotkać od razu na wstępie. A jak żeby inaczej? Troszkę tutaj się ulepszyć, jak jest takowa opcja. Dobra, no. Siemka, dawno żeśmy się nie widzieli. Dobra, zwiększ może na razie. Użyj wszystkiego do zwiększenia. A prędkości, dawaj. Zobaczymy, ile zwiększymy. Z 27 na 28. To niedużo. Aż tak bardzo nie zwiększyłem, niestety. Dobra, fajnie, że się jednak spotkaliśmy. Jestem tutaj, no tutaj jest pierwszy szmaragd chaosu. Mam teoretycznie jeden klucz, może to wystarczy? Może jeden klucz to jest już wystarczająco wiele. Kto to wie. Dobra, a mogę was zaatakować? O, mogę. No i bardzo dobrze. Zasuwaj. Ej, a dlaczego się... No, pamiątki po Se... A, po Sage tym razem. Zbieraj te pamiątki w kształcie serca, by porozmawiać z Sage. Pamiątki można znaleźć na wyspie poprzez eksplorację, łowienie ryb i używanie cyberokręgu. Oczywiście, zrobimy to. Aj, wymagania są klucze potrzebne. Plus 2, dobra. Czyli widzicie, jeszcze nie możemy tego zrobić, niestety. Fajnie, że jest, no ale cóż z tego, skoro nie można. I cóż z tego. Dobra, no tak czy siak musimy znaleźć na pewno kilka wieżyczek. Natomiast żeby je znaleźć, to najpierw trochę eksploracji obszaru. Co tym razem? Co to jest za zadanie? Dobra, już widzę o co tu chodzi. Znowu figury. Pytanie, która pierwsza? Nie no, wydaje mi się, że pierwsza figura powinna być taka niebieska? To ta chyba figura jest pierwsza, zaraz zobaczymy. Tak mi się wydaje, że ona powinna spaść na miejsce pierwsze. Teraz powinna spaść figura chyba ta, bo chyba trzymamy figurę tylko. Zresztą zaraz zobaczymy. No, wszystko wydaje się zgadzać. No i figura numer 3. I figura numer 3 spada. I mamy to. A jakże, dobrze. Bardzo dobrze, może okaże się, że gdzieś w okolicy jest wieżyczka. No, jest... Nie, tutaj nie ma wieżyczki. No, to znaczy... A, jest możliwość łowienia niedaleko.
Dobra, oj, coś czuję, że spędzimy tam troszkę czasu. Trzeba będzie wykorzystać te wszystkie rzeczy, które już posiadamy. Aczkolwiek, tu jest dziś walka z wrogiem. Kimkolwiek jest ten wróg, to wolałbym... To jest wróg? Wow, wow! Okej, wow! Co się dzieje? Dobra. Wow, ej, masakra! Dobra. Wow. Wow. No, ej, trafił mnie. Cholera, niedobrze. Bardzo niedobrze. To się zmniejsza powoli. Znaczy, chyba nie powinienem... Ała, oberwałem. Ale nie straciłem... Ja mam unikać... Ja mam go po prostu unikać? Co ja mam robić? Dla mnie to jest wielka niewiadoma. Co ja mam tak właściwie zrobić tutaj? Dobra, spróbuj ponownie. Nie, ale ja nie chcę z nim walczyć w ogóle. Tak szczerze mówiąc, to ja nie, cokolwiek to jest, nie chcę z tym walczyć. Dobra, o, tu jest wieżyczka kolejna, dobra. Okej, dziwne rzeczy się dzieją, no ale mówię, no będziemy sprawdzać. Chociaż mówię, walki z tym czymś wolałbym troszkę uniknąć, póki co. Jakoś nie mam dzisiaj ochoty już na więcej walki. Dzisiaj tak już sporo się działo. Fajnie, że tutaj jest wieżyczka rzeczywiście kolejna, no tylko, że też pewnie jakaś określona liczba kluczy potrzebna, żeby to znaleźć. Pamiątki oczywiście się przydają, bez nich nie będzie rozmowy. Ile potrzeba? Bo to nie kluczy, tylko tych, okej. Tylko tutaj widzicie, potrzebujemy zębatek. No to w sumie być może będę musiał walczyć z przeciwnikami, no jest taka opcja. Natomiast póki co zobaczmy, co zrobić, żeby odblokować jeszcze tą jedną, przynajmniej widoczną część mapy, którą tutaj gdzieś mamy. Dobra, co to za wyzwanie? Kule! Kule? Chyba tak, chyba uderzenie, kopanie piłki. No, to chyba jest to. O kurcze, ile tego mamy. No tak przyznaję, troszkę jest. Dobra, jedno trafione. Drugie trafione. No, na razie wydaje się być to... A ja przecież trafiłem chyba. A co nie? Kurczę, jakoś... Dobra. A jak tak po prostu będę kopał? Ej, no przecież powinno się udać. Dobra, to mamy. Zostały mi dwa. Oj, teraz to już w ogóle nie trafiłem. Kurczę, czas ucieka. Powinno się dać radę. Dobra, mamy to. Super. I jest kolejne. Kurczę, nie zepsuj tego. No, jest. Tak jest. Dobrze. Mamy troszkę więcej teraz oglądu sytuacji. No, tak czułem, że tutaj jest nie jedna wieża, że to będzie się rozszerzać. Dobra, tam mamy kolejne miejsce, w które póki co przynajmniej jest miejscem oczywiście zablokowanym. A ogólnie możemy jeszcze trafić gdzieś w tamtą stronę. Dobra, na razie eksploracja eksploracją. Odkrywamy, potem będziemy się... O, to zapieczętowane, tak. To zapieczętowane, to sobie na razie, przynajmniej na razie, zostawiamy w spokoju. Zobaczymy, jak będzie wyglądać oczywiście reszta. Dobra, zasuwaj. Gdzie to jest? Co to jest? Co to jest w ogóle? Jakieś tutaj te... Jakieś dziwne dźwięki. W tych starożytnych ruinach. Dobra, i tutaj mamy wyzwanie. Czy to są po prostu kołowrotki? Zbierz portalny. Ja wiem, co ja mam zrobić. Spokojnie, nie musicie mnie uczyć. A, dobra, to jest skakanka oczywiście. Oj. No to nie ma tak szybko przegrać. Wow. Co? Masakra, to jest jakaś podwójna. Ja mówiłem, ja to jestem fatalny w takich zabawach. Ale jakoś idzie. Nie, no dobra, to tak... Trzeba po prostu dobry moment wyczuć na skok i... Ale nie jest to specjalnie trudne. Dobra, mamy to. Okej, no musiało jakoś pójść. Dobra, co tym razem? Więcej wszystkiego. Okej, mało mi to odblokowało mapy w sumie. Ale są kolejne miejsca, jest kolejne miejsce na Szmaragd Chaosu. Dobrze, jak widzicie, na razie chyba skupimy się na typowym odkrywaniu eksploracji. No bo jest sporo. Będziemy szukać. No ale mam nadzieję, że wszystko się powiedzie. Natomiast to i więcej oczywiście już w kolejnych materiałach. Jeżeli ten się podobał, strzelcie lajka, czas subskrybujcie, a my widzimy się wkrótce. Do kolejnego. Cześć i czołem i na razie. Hej!